przyszła dziewczyna entuzjastyczna, zupełnie moje przeciwieństwo, namówiła mnie do tego nagrania, bo ja zupełnie nie lubię mówić do kamery, ale mówię Wam o sobie tylko dlatego, że wiem, że wyzwania mnie rozwijają i zawsze było tak w moim życiu. Nazywam się Iwona Styczeń, mam tak mniej więcej między 30 a 50 lat, zupełnie nie wyglądam na swój wiek, mam dwójkę dzieci, Tymka i Sonię, są nastolatki, oczywiście jestem mężatką, a moją pasją jest praca z ludźmi i pomaganie im odkryć ich naturalny potencjał, uruchomić ten potencjał, pomóc im się rozwijać w sferze zarówno duchowej, zawodowej, osobistej i finansowej. Kocham to robić, a kocham to robić dlatego, że poznałam siebie, że jestem osobą, takim głębokim myślicielem, który lubi znajdować rozwiązania do życia. Lubię obserwować zależności i sprawiać, aby coś funkcjonowało lepiej. I kocham to robić w stosunku do innych ludzi, pomagać im umieszczać ich w miejsca, do których pasują. Ale z odkryciem mojej pasji wcale nie było tak łatwo. Wydawało mi się przez długi czas, że jestem taką zupełnie przeciętną osobą, ale im bardziej uświadamiałam sobie, kim jestem, im bardziej funkcjonowałam zgodnie z tym, kim jestem, tym bardziej moja pasja zaczęła się klarować i potwierdzali to i przede wszystkim ludzie z zewnątrz. Przez to, że moje życie ich dotyka, że to, co mówię, ich dotyka, ponieważ dla mnie to było naturalne, jak druga skóra i nie było dla mnie takie oczywiste, żeby to zobaczyć. Więc potrzebujemy innych, czasem, żeby nam powiedzieli to, kim jesteśmy i pomogli nam odkryć naszą pasję. I do tego Was zapraszam. Ja kocham to robić. Jeżeli chcesz takiego kontaktu ze mną, to skontaktuj.